Siemaneczko, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon. Witam was, oto Geralt, na tle tego pięknego drzewka wisielców, takie ładne, choinkowe. Tak, bo no my ubieramy choinki, a oni tutaj ubierają drzewa w trupy. No, tak elegancko, bardzo ładnie, pięknie. Idziemy właśnie do Velen. Znaczy, nie idziemy do Velen, idziemy do karczmy na rozstajach, bo musimy się dowiedzieć jakichś tam ważnych informacji. No to idziemy. O Boże, którędy ja idę? Nie tędy, tędy choć. Zrobiłam sobie już tamto zadanie z Gryfem. No i oczywiście zapomniałam zrobić tam tych niektórych wątków pobocznych. No ale to trudno, tutaj sobie będziemy dokończać. Dwa ognie. Dwa ognie, 10 ogni. Dobra. Płotka, chodź no. Chodź no, płotka. Bo tu za daleko pięty mnie będą bolały znowu. O no, przejedziemy się, płoteczka. Tempo, tempo! No znowu mnie, kurde, ostroga piętowa mnie złapie. Kolano będzie bolało. Jo. Dawaj, galop, płotunia, galop. Nie widzisz, że kapłan się modli. No przecież jestem odsunięty. Co mam jeszcze zrobić? O proszę, i kolejne ozdoby świąteczne nam tutaj wiszą elegancko. Oni to czują, magię świąt. No właśnie, niedługo święta, Wielkanoc. No, to niektórzy jajka se wieszają, niektórzy stroiki robią. No, oni tutaj sobie trupy wieszają. Można? Można. Dlaczego nie? A kto zabroni? No jak? Dobra, jesteśmy. Co nas tu niemiłego spotka? O, prosiak! Dobra, mamy tu wejść. Chodźmy. Co tu się dzieje? Halo. Dzień dobry. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. I pierdolnij mu ją w ryj. Cały Geralt. Oho. Kłopoty. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Goście? Nie proszę ni goście? Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Pierwszy zabiję. Jestem wiedźmin. Chcemy wiedźmi. Tekst kultowy. Pytałeś, po co mi dwa miecze? Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Ty! Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam... Trochę grzeczni. Gdyby nie mój smród trupa, to ty byś był trupem. Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie ukrył. Zawsze je zdążą pochować, kurwie syny. Dureń myślał, że mnie przechytrzył. A nie? Zrżnąłem gówniarza, aż mu jucha z nosa poszła. To się stary musiał zdziwić. No dobra, to żałuję, żałuję, że tu zostałam chwilę. A tak chciałam posłuchać ciekawej historii. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem.
Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba i zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. No to idziemy do wsi Wrzosowa, kurde, no. Ale teraz mam mindfucka, jak posłuchałam tej opowieści. Ja pierdolę. Powiadają, że ukrywa się wieprza. Tołka? Ano, przekonamy się. Wiem, że masz młodą córkę, dziadu. Szukaj, gdzie chcesz. Kiedyś nie zdążysz jej ukryć, słyszysz, dziadu? I będziesz patrzył, jak rżnieją cały oddział. I to jest wszystko, co macie? Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. A cóż tam we świecie słychać? No teraz taki wesoły. Boże, ale naprawdę, jak tak słucham tego, to jest przerażające. Boże. Jedź, płotka. No ale nic, no. Takie życie. Tak było. Dobra, jedziemy do tej wsi Wrzosowa. A powiem wam taką ciekawostkę, że oryginalny Geralt nie miał dwóch mieczy. Miał jeden miecz. Tak tutaj redzi to wymyślili, ale no nie powiem, całkiem im się to udało. Boże, nie widzę, gdzie jadę. Geralt, trzeba było nie pić tego kielicha, no. Jezu, slalomem. Tejdy, prawo, gdzie? Ale ładny. Jaki... O Jezu, ej. Naprawdę, zatrzymajmy się chwilę tutaj, żeby celebrować tą chwilę. Musisz zobaczyć, jaki to jest, kurwa, piękny widok. Ja pierdolę. No! No, dla takich... No, właśnie, dobrze mówisz, Geralt. Dla takich chwil właśnie cieszę się, że ta gra powstała. Przecież zobaczcie, to jest, no... To jest bezbłędne. Geralt, no, krzok cię za... Aha, dobra. Płotka. Bo chyba ty tego kielicha żeś wychlała razem z Geraltem. No i Jezus Maria, Płotka! O Boże! Dobra. Doigrałeś się. Nie to idę sam. Nie to nie. Foch. O, a co to tutaj, to? Zupełnie inne powietrze. Co tak jakby w gorący dzień się? Wejść do głębokiej piwnicy. I ta mgła. Co tu się dzieje? Halo. Wypinkalej, burku. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Co to się stanęło? Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co tu się stało? Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. O, będzie słońce zachodziło, retrospekcja. A blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać.
Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Aż mnie plecy zabolały. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Ktoś mu pomógł, Geralt. Dobra, chodźmy do tej chaty. Talerz. Oj. Torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukaj spodnie. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Kaftan? Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza, zimny jak lód. Nic tu nie ma. No i butki. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Smakuwa. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Dobra, szukamy. O, zbadaj. No, długo nie musieliśmy szukać. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Boże, boję się piwnic. No, zliś. Co mnie tu czeka? O, tu coś się świeci. Ej, nie jeba, baba. Co tu jest? Aha, fiolka. Dobra, bier wszystko, sprzedaż. Ciekawe. A to mnie zaskoczyło. Co to za plakat? Tamara Stenger, córka krwawego barona. A, to jest ta, wiem. Dobra. A co tu się otworzyło? Bo ja nie widziałam. I gdzie to się otworzyło? A, tu. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Ostrożność. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Ale chamskie zagranie. Pies uciekł. No. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak.
Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Ale właśnie tutaj chcę dokończyć, bo nie chciałam przerywać. Zobaczcie, jaki kurde, jaki sprytny zabieg psychologiczny. Żebyśmy poczuli taką większą niepewność, jak czytał tą notatkę, że ktoś właśnie obserwuje, no to oddalili widok. Tak jakby rzeczywiście ktoś na nas kurde patrzył, nie? To takie kurde creepy. Baron, ten baron, Geralt, siedzieć się zaplątał, chłopie. Znajdź wiedźmy na własną rękę lub wypytaj mieszkańców pod Gaję. Co robimy? Najpierw wiedźmy, barona. Dobra, chodźmy najpierw po te wiedźmy. Najpierw dojdziemy tam do tych wiedźm. Płotka. Chodź, bo co ja nogi na loterii wygrałam. Jedziemy. I te wiedźmy były na takim cukierkowym szlaku. Muszę kurde nowego pada kupić jeszcze, bo dalej. Prawa gałka sama mi się obraca w lewo. Więc czasami jak macie taki nagły obrót właśnie w lewo, no to wiedzcie, że to... O właśnie, tak jak teraz, no to... No to właśnie przez pad. Idziemy do Podgajów, ale tu są ładne widoczki. Oho, zliczałe psy. A nie, to wilki chyba. A nie chcę się z nimi tłuc. No potem zrobię sobie jakieś te misje poboczne, bo muszę sobie wymaksować trochę postać. Bo taka bida trochę. Trzeba tam statystyki podnieść. Na razie trzymamy się szlaku. No tak chcę te główne wątki już dopieścić. No a potem sobie już porobię poza kamerą te dodatkowe, żeby trochę tam tego Geralta nam zmężnić. No ale najbardziej żałuję, że tamtych misji kurde nie zrobiłam, no. Zapomniałam w ogóle o nich. Zaczęłam robić tego gryfa. No i ciul. O, ale tu jest tablica ogłoszeń. Weźmiemy ją sobie, może jakieś kościki będą nowe. Dobra, muszę wypytać mieszkańców. Nie, Geralt, nie kradnij. Miałeś popytać mieszkańców. Skrętu kisza kostnych korzonków dostanę. Dobra, ty chyba mi nic nie powiesz. Dała ci czarownica ten lub... Cichaj, to idzie. Te coś gadają. Słyszałam, ploty. Że rozmawiacie o czarownicy. Chciałbym się... Toście źle słyszeli. I w ogóle za daleko zaszliście. To tylko biedne chałupy. Trzeba wam zawrócić na główny trakt. No, ty mendo. I dała ci czarownica ten lubczyk na usiedlenie chłopa? No dała i nawet niedrogo policzyła. Cichaj, ktoś idzie. No, potem pa, mi wszystko opowiesz, kochana. Dobrze, a i pamiętam mi jakiś podarek. O, może ty mi coś powiesz. Lubczyk na usiedlenie chłopa. Dobrze mówię? Dobrze. I chuj. A skąd jesteście? Pochodzę z Rivi. Z Rivi? Moi ściewy, a to w chuj daleko! Widać, że swój chłop. Szukam czarownicy. Gdzieś nieopodal wsi mieszka czarownica. Znasz ją? Znam, znam. Ona też nie tutejsza. Ale idzie się z nią dogadać. Nie to, co z tamtą poprzednią, co głucha była jak pień. Gdzie ją znajdę? Musicie iść nad staw. Tam kiedyś dzikie łabędzie były. Od stawu zaczyna się ścieżynka. Pójdziecie nią do wielkiego kamienia, co go diabeł porzucił, bo go chłop poszukał, że to wielkie jaje. A potem w prawo w las. Obok wózka przejdziecie i tam niedaleczko czarownica ma chatę. Dziękuję, bardzo mi pomogliście. No dobra, idziemy do niej. A tą czarownicą będzie, a nie powiem wam, zobaczycie. Idzie na lepsze, oj nie. Znajdź staw przy wiosce. Znalazłam. Co ci się stało w budzie? Koło jeziorka miał być wielki kamień. No i jest kamień. Jest ścieżka, no i idziemy ścieżynką. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Ej, to blisko. Co to to? Co to za impreza? Halo! O kurde, ej Geralt, bo ty zedniesz.
O kurde, o bo. Co jest? Ej, Geralt, bo cię... Co jest grane? No chodź tu, Pindo. Czyli chata wiedźmy jest gdzieś w pobliżu. O Jezu, jeszcze jeden, ale się zesrałam. A co miałeś? O, mutageny. Dobrze, dobrze. Dawaj mi wszystko, dawaj. Pazur. Tam jeszcze coś leży. O, mutagen. No i elegancko. Ej, dobra, my musimy za chwilę pomedytować. O Jezu. No. Ba! Geralt, pomyśl trochę nad swoim życiem. Dobra, żyćko całe. I idziemy dalej. Do wiedźmy. No, już widać chatę. Pani pomoże. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Milutka. Już ją lubię. Pani dzisiaj niełaskawa. Jest tu ktoś? Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. No i gdzie ona się podziała? Czarci krąg nakreślony kredą. Gdzie tu? O, czaszka. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. O, portal. Ale fajnie. Lubisz, co, Geralt? No, ładnie tu. Zajączek! Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem no na niedługo. Górze, nie krępuj się. No idę. Jezu, musiałaś tych schodów tu narobić, nie mogłaś na parterze. No i znowu zadyszki dostanę. Tu masz plamkę. Oj. Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie. Mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. No serio, pokazujesz mu bimbały, a teraz każesz mu się odwrócić, no. Nie wiem, ja nie rozumiem tych czarodziejek. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Szukam dziewczyny. No, szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Zadarłaś czarownicą. Dobra, powiedzmy prawdę i szukam tak się Cili, wyda. Tej Cili. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj?
Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejek i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopkę. Kto to był? Co nie mówił? Kto to był? Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Kopalnia wystarczy. Będziesz mieć moją wdzięczność. Dobra, dawaj to. Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? Trzy kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już cię nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Okej. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem. Chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek. Tylko elf i czarodziej. Co robił Velen? Jak się nazywał? Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Kira, tobie się wszyscy chłopi podobają. Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Jak się nazywał, co robił? Velen zostawił wiadomość. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym, o Jezu! Wiem, i ta scena. Ona może już tam być. No to idziemy. Nie mogę ruszać od razu, możemy ruszać? Dobra, możemy ruszać. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. Portale. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. No to się przekonamy. Ale w następnym odcinku... was zrobiłam tutaj, cwaniaki. No to widzimy się w następnym odcinku, zwiedzimy sobie te elfie ruinki. A potem sobie pogram trochę sama, jakieś tam misje poboczne, poopowiadam wam, co tam robiłam. Zostawcie oczywiście coś po sobie na kanale, jakiś komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, bo będę wam przypominać, że 1000 subskrypcji potrzebujemy do zdobycia kodu twórcy, aby wspólnie z ekipą móc dla was tworzyć mapki w Fortnite, bo też właśnie na TikToku prowadzimy taki content głównie Fortnite'owy, na YouTube zresztą też, ale tak, takie let's play'e będę wam wrzucać co jakiś czas dla urozmaicenia trochę contentu. No, dlatego zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę, komentarza i czekajcie na następny odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.